Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na ulubione książki księgarzy, czyli serię filmów, które to zapoczątkowałam na kanale w 2020 roku chyba i przez półtorej roku nie pojawiały się te filmy, przestałam je nagrywać, ale bardzo prosiliście o mnie o powrót. No i postanowiłam, że posłucham Was i wrócimy z tą serią. W tym odcinku będę miała dla Was dwie księgarnie, polecenia dwóch księgarzy, dlatego że tych dwóch wybrało mi po dwie książki, więc w sumie musiałam przeczytać cztery książki. Najpierw wybrałam się do księgarni Orbita, która znajduje się w Rybniku przy ulicy Rynek 12. I wybrałam się tam, ponieważ na Instagramie gdzieś mignęło mi, że niestety ich zalało. I postanowiłam, że to jest w sumie dobre dla mnie, to jest dobre wytłumaczenie, żeby tam pojechać. I bardzo miło się zaskoczyłam, ponieważ tam były tłumy, słuchajcie. Mnóstwo osób właśnie z Rybnika dowiedziało się o tym, że zostali zalani, że coś tam się wydarzyło. I po prostu tyle ludzi przyszło ich odwiedzić, coś tam dla siebie kupić. Dwie osoby też do mnie podeszły, dwie dziewczyny, które rozpoznały moją mamę. No a my z mamą bardzo miło wspominamy tę podróż tam. Rybnik to też jest miasto, które mi się kojarzy z dzieciństwem, bo moja babcia tam mieszkała, prababcia. I oczywiście pan właściciel polecił mi dwie książki, co możecie teraz zobaczyć, i kazał mi również wspomnieć o tym, że bardzo sam też lubi książki kucharskie. Dzień dobry. Tutaj księgarnia Orbita się kłania z Rybnika. Pytano mnie o moją najukochańszą książkę. Kochani, nie mam jednej, ale na pewno są to włoskie kryminały, jeżeli mówiąc o cały gatunek, gdzie mam dwoje autorów. Pierwszego, niestety już nieżyjącego, Andrea Camilleri. Ma bardzo fajny szereg książek tutaj o komisarzu Montalbano, dziejące się niedaleko Sycylii. Polecamy, naprawdę polecam. A druga jest Amerykanka, ale na stale mieszkająca w Wenecji, która ma przygody, która opisuje przygody komisarza Brunettiego. Jej najnowsza książka, Adopcja. Proszę. Super, dziękuję bardzo. A druga księgarnia, do której się wybrałam, to księgarnia i kawiarnia wydawnictwa Czarnego, która znajduje się na alei Jana Pawła II 45A w Warszawie. I to oczywiście była kawiarnia, do której ja zostałam zaproszona jakiś czas temu już przez Julitę z wydawnictwa Czarnego, ale pomyślałam, że jako że jakby dostałam możliwość poznania Kasi, która właśnie jest jedną z księgarek tam na dole w księgarni, no to postanowię z nią właśnie nagrać, jakie to książki ona mi poleca. I tutaj bardzo miłe zaskoczenie, bo Kasia pożyczyła mi swoje dwa egzemplarze, dlatego że książki, które ona polecała, niestety nie są już tak łatwo dostępne. I tutaj to było dla mnie bardzo miłe zaskoczenie, także dziękuję Ci jeszcze raz, Kasiu. A tutaj zostawiam Wam moment, żeby zobaczyć, co Kasia ma do powiedzenia na ich temat. Ale już strasznie zawsze denerwuję nagraniami. No dobrze, ale do rzeczy. Tak, to jest komiks Pan Żarówka, który, dzięki któremu zaczęła się moja przygoda z komiksem, i polecił mi go na zajęciach z komiksu Rafał Skarżycki. I bardzo bym chciała, żebyście sobie nie odmawiali tej przyjemności, ponieważ
ten komiks jest o tyle ciekawy, że jest w nim bardzo dużo symboli, ponieważ właśnie główny bohater staje się panem żarówką w wieku 6 lat ze względu przez wypadek. Jego tata, który bardzo ciężko pracuje, staje się panem naleśnikiem, a jego mama, która również ciężko pracuje, staje się panią walniętą, chyba tak. I mimo, że jest tutaj dużo symboli w tym komiksie, dużo absurdu, dużo surrealizmu, dużo takich rzeczy zupełnie włożonych z wyobraźni do rzeczywistości, to jest też ogromny ładunek emocjonalny, który jest bardzo prosty. I ponieważ sam komiks ogranicza słowa i nie można wszystkiego opowiedzieć w tak malutkiej kratce, a jednak autorowi udało się w dosłownie kilku wersach, kilku tekstach przekazać taki ładunek, który wgniata w fotel na długo, i też to są takie bardzo prawdziwe emocje. To jest bardzo terapeutyczna książka i też to jest przede wszystkim opowieść o miłości i dlatego Wam ją polecam, bo jest o miłości do rodziców, do swoich przyjaciół, do ludzi, którzy czasem sprawiają, że nasze życie jest ciężkie, ale, no ale właśnie ta miłość jest tutaj w tej książce najfajniejsza. Dobrze, a Tobi, dlaczego Tobi? Tobi to jest książka, którą czytała mi mama. Później przeczytałam ją sama i ostatnio znowu do niej sięgnęłam. Bardzo Wam polecam, jeśli jest jeszcze gdzieś dostępna, to możecie ją sobie podarować w prezencie albo komuś młodszemu. Komu chcecie zaserwować dobrą powieść z morałem. Sobie najbardziej podobało mi się to, że jest to opowieść teraz bardzo aktualna, dlatego że jest to opowieść o chłopcu, który ma 1,5 mm wzrostu, żyje na drzewie i ucieka przed ludźmi, którzy chcą wykorzystać soki tego drzewa do wzbogacenia przemysłu, który się dzieje na tym drzewie. W ogóle nie wierzą, że istnieje życie poza drzewem, a Tobi i jego tata to odkrywają i za to właśnie zostają wygnani z Konarów do najniższych gałęzi drzewa. No i cóż, jakby dużo tu jest też takich odniesień do tego, co dzieje się teraz, do tego, jak źle wykorzystujemy zasoby naszej planety. To jest siłą tej książki. Dodatkowo jest to książka przygodowa o przyjaźni, o miłości i o tym, żeby walczyć, co uważamy za słuszne, o swoją prawdę, żeby się nie poddawać, nawet jeżeli cały świat cię ściga. I zaczniemy może chronologicznie, czyli od książek, które zostały mi polecone przez pana właśnie z księgarni Orbita z Rybnika. No i mam tutaj Głosy Nocy i Adopcję. Najpierw zabrałam się za Adopcję, trochę tak, nawet w sumie nie wiem dlaczego, ale przemawiała chyba do mnie bardziej ta okładka. To jest historia, to jest chyba 28 tom serii w ogóle z komisarzem Brunettim. I to jest o tyle ciekawa książka, że w niej tak naprawdę morderstwo pojawia się 100 stron przed końcem. Sama książka ma jakieś 330 stron, więc no bardzo, bardzo późno. Natomiast ja byłam przygotowana, bo też jak po prostu sprawdzałam na Goodreadsie, to widziałam, że czytelnicy na to zwracali uwagę, więc ja byłam gotowa na to, że to jest kryminał, w którym zagadka kryminalna jest bardzo, bardzo późno. Jest ona naprawdę bardzo ciekawa, dobrze się ją czytało i miło mi się ją jakby poznawało. Natomiast fakt, że jest to 28 tom serii, trochę mnie gdzieś tam wybił z rytmu, dlatego że ja nie do końca znałam tych bohaterów. Widziałam, że są pewne rzeczy, które ja chyba powinnam wiedzieć z góry, a nie wiedziałam, no bo też nie miałam co do tego szansy. Gdzieś tam też ją pokazałam na Instagramie, ona Wam mignęła i ktoś mi napisał, że podobno pierwsze tomy z komisarzem Brunettim są lepsze. Natomiast to jest o tyle ciekawe, że tutaj mamy akcję rozgrywającą się w Wenecji. To jest tak samo, tak jak właśnie właściciel mówił, że to są takie typowe włoskie kryminały. No i ta akcja, która rozgrywa się w Wenecji, jest bardzo mocno widoczna. To jest w ogóle fajne, dlatego że no miasto tutaj zostaje nam takim dodatkowym bohaterem, który nad nami wszystkimi gdzieś tam jest, zwiastuje i sobie tam wisi, bywa. Także to jest ciekawe, dla
dlatego że rzadko kiedy spotykamy się z czymś takim w kryminałach, jak już gdzieś to jest, to raczej w literaturze pięknej. No tutaj mamy kryminał i to jest taka, to jest taki ciekawy dodatek. A jeżeli chodzi o samą książkę, to jest tutaj historia po prostu adopcji, która jest dosyć podejrzana, nie do końca zrozumiała przez wszystkich. No i pojawiają się pytania, czy ona nie jest tylko i wyłącznie dla pieniędzy, czy to nie jest wykorzystywanie innego człowieka. Wokół tego kręcimy się całą książkę, no a gdzieś tam później też pojawia się właśnie to morderstwo. Ciekawa, przyjemna książka. Nie ukrywam, że dla mnie jakby takim dużym minusem jest po prostu to, że ja zaczęłam gdzieś od tego 20 któregoś tomu i ja nie do końca, wiecie, też w 100% wiedziałam, o co chodzi i tak dalej, i tak dalej. Ale ja się naprawdę dobrze bawiłam i przyjemnie mi się ją czytało. W ogóle bardzo szybko się ją czytało. Także to jest taka przyjemna rzecz, bo naprawdę siądzicie z tą książką i ona was wchłonie i nie wypuści tak naprawdę do zakończenia. Także to jest miłe zaskoczenie. Ja myślę, że bardzo chętnie sobie gdzieś kupię pierwszy tom i zacznę od pierwszego tomu. Zobaczę, czy może te pierwsze tomy gdzieś tam bardziej mi się będą podobały. Niemniej chciałabym powiedzieć jedną rzecz. Ja czytałam tę książkę w pociągu wracając do rodziców i wiedziałam, że na następny dzień wybiorę się do mojej szkoły. Ale tak trochę z głupa, dlatego że tutaj bardzo często są zdania w języku włoskim, nietłumaczone zdania w języku włoskim. One są proste i gdzieś tam jak się zna takie podstawy jak ja, to się je rozumie. No i wyobraźcie sobie moje po prostu zachwyty moje, jak było zdanie typu buon lavoro. I ja miałam takie, o mój Boże, wiem co to znaczy. A później sobie pomyślałam, że ja przecież skończyłam liceum z piątką z języka włoskiego, a cieszę się z takiej podstawowej wiedzy, którą mam. No i następnego dnia, trochę tak przypadkiem całkowicie, właśnie w liceum szła moja nauczycielka z języka włoskiego i ona powiedziała, haha, my się chyba znamy. Ja powiedziałam, że właśnie wczoraj o pani myślałam, żeby się pani załamała, gdyby pani jakby wiedziała, że ja się tak cieszę z tego, że znam podstawowe zdania. Ona powiedziała, że nie, że chociaż dobrze, że chociaż tyle gdzieś tam pamiętam. Także to w ogóle dla mnie bardzo miłe. Ja oczywiście język włoski uwielbiam, także dla mnie to też jest, to też było coś ciekawego. No i tak jak mówię, przyjemne, dobrze mi się to czytało. Natomiast jeżeli chodzi o drugą książkę, czyli Głosy nocy, to jest też tom któryś tam z kolei, 20 chyba w ogóle? 20 tom, tak, z tyłu tu jest napisane. 20 tom bestsellerowej serii kryminalnej Andrei Kamilleriego. To jest książka, w której jedna rzecz się bardzo mocno wyróżnia i to jest ilość dialogów. I to, że te dialogi są bardzo mocno nieskomplikowane. Ja pamiętam, że czytałam jakąś inną książkę, która też jest oryginalnie z języka włoskiego i ona miała dokładnie to samo w sobie, bo o ile pamiętam, to Donna Leon nie jest... To jest pisarka amerykańska, tak. Tu mamy pisarkę amerykańską, tu mamy już pisarza Włocha. No i tutaj te takie bardzo proste dialogi są, mam wrażenie, rzeczą, której dla mnie ona była nienaturalna, bo dla mnie te dialogi były zbyt proste. Natomiast mam wrażenie, że to jest naturalne w języku, w literaturze włoskiej. I dla mnie to było zaskoczenie. No częściowo tak, trochę nie, no bo ja tak jak teraz sobie nie przypomnę tamtej książki innej, ale pamiętałam, że coś takiego jest w tym języku włoskim, że oni się za bardzo, wiecie, nie kiczkają z językiem, tak? Oni jak coś chcą powiedzieć, to oni to napiszą i nie będą do tego dokładali nie wiadomo jakich, wiecie, powiedział. Tego tutaj tak naprawdę nie ma. Te dialogi są proste jak budowa cepa. Także jeżeli ktoś też lubi takie proste książki, to tutaj to jest. No i tak jak mówię, to jest 20 tom i tutaj już bardziej w ogóle czułam, że to jest tom 20, dlatego że tutaj w ogóle nie wiedzieć skąd nagle pojawiały się rozmowy komisarza tego Montalbano, który rozmawiał ze swoją kobietą i te rozmowy były tak w ogóle oderwane od rzeczywistości. Ja nie wiedziałam totalnie, co się dzieje w tych rozmowach. I to była taka jedna rzecz, która bardzo gdzieś tam sprawiała, że ja się czułam straszliwie oderwana od rzeczywistości. Natomiast co było fajne, to że mamy tutaj jednego bohatera, który pracuje razem właśnie z tym naszym komisarzem i on mówi w gwarze, znaczy
nie wiem, czy to się będzie nazywało gwara, ale jego włoski różni się od tego włoskiego, którym posługuje się nasz komisarz i między nimi dochodzi do jakichś tam dziwnych sprzeczek, bo po prostu nazwiska przekręcają i to wychodzi śmiesznie. Bardzo przyjemnie się to czytało, fajnie to w ogóle wychodziło w samej tej książce. Natomiast ta książka mniej mi się podobała. Prawdopodobnie przez to, że jest trochę mniej skomplikowana. Ten sam komisarz, on w ogóle był strasznie taki narwany i to mnie denerwowało w nim. Ale ogólnie książka też była przyjemna. Ona ma 200 stron, więc to było tak naprawdę, wiecie, usiadłam i przeczytałam. No a jeżeli chodzi o zagadkę, którą tutaj mamy, no to chodzi nam oczywiście o mafię. Ta mafia się przewija przez całą powieść. Nasz główny bohater, komisarz, jedzie sobie samochodem, no i jedzie za nim samochód, którego kierowca widać, że ewidentnie się bardzo śpieszy i denerwuje. No i zajeżdża, czy też nie zajeżdża mu drogi i od tego wszystkiego się zaczyna. No bo okazuje się niedługo później, że ktoś ukradł utarg ze sklepu, sklepu, który jest, należy do takiej rodziny, która jest bardzo szanowana, taka, której ludzie się inni boją. No i wokół tego wszystkiego rozwija się nasza zagadka. Także tak, jeżeli miałabym porównać te dwie książki, to trochę trudno mi je porównywać, no bo widać ewidentnie, że pisarze są z innych kontynentów, natomiast bardziej mi się podobała Adopcja. Natomiast jeżeli chodzi o dwie kolejne książki, czyli książki polecone mi przez Kasię właśnie z Czarnego, to najpierw dała mi coś, o czym jakby nie rozmawiałyśmy wcześniej, czyli Pana Żarówka. Powiedziała, że sobie przypomniała w ogóle o tym komiksie, jak szukała Tobiego u siebie w domu. No i powiedziała, dobra, masz w sumie, spróbuj, przeczytaj. No i tak. To jest komiks, widzicie, wydany jak cegiełka, w ogóle jest bardzo ciężki. I to jest historia trochę oderwana też od rzeczywistości, bo tutaj ojciec naszego głównego bohatera, od tego się w ogóle wszystko zaczyna, pracuje jako, to nie wiem, czy to ma jakąś nazwę, ale pracuje prasuje ubrania. No, prasuje, wielkimi prasami jeździ, różne rzeczy rozprasowywuje, aż pewnego dnia robi sobie krzywdę, bo rozprasowywuje sobie całe ciało i zostaje naleśnikiem. No i nie może chodzić do pracy, jego mama musi na swoje barki zabrać utrzymanie całej rodziny. On jest młodym chłopcem, on chyba tam na początku ma 6 lat. No i mamy całą jego historię dorastania od dzieciństwa do tak naprawdę już dorosłości. I to, co się tam na jego przestrzeni dzieje. Jeżeli chodzi o tą tytułową żarówkę, no to on jest panem żarówką, do tego też dochodzi w bardzo przykrym wydarzeniu. W ogóle jest to bardzo smutna książka i ona mnie doprowadziła do płaczu, ja na samym końcu płakałam i się strasznie ucieszyłam, że chociaż jest epilog, bo jakbyście kiedyś mieli szansę ją przeczytać, to zobaczycie, że tu mamy takie, już na zakończenie mamy fragmenty. Ale jest, dochodzimy do epilogu, no i znowu zaczęłam płakać. Więc to było trudne dla mnie. Nie umiem w ogóle recenzować komiksów, bo ja nie wiem, ile mogę Wam powiedzieć. Przyjemna na pewno forma, bo czytało się to naprawdę bardzo szybko, ale straszliwie smutna i przygotujcie się na to, że będziecie płakać, bo naprawdę nie jedyną osobę to dotknie, nawet jeżeli sami nie macie takich doświadczeń. Ale w ogóle tutaj dużo jest takich metafor do codziennego życia, mimo tej fantazyjności właśnie w postaci tego, że tata jest w stanie zostać rozprasowany do formy naleśnika. No i druga książka, która właśnie jest ulubioną książką Kasi, to jest Tobi. I to jest książka docelowo dziecięca, natomiast ona tak naprawdę jest i książką dziecięcą, middle grade'ową i dla osób starszych, dla dorosłych, dlatego że tu jest tak dużo właśnie przenośni, metafor, parabol, hiperbol i innych takich rzeczy, które dla młodego dziecka będą niedostrzegalne, a dorosły czytelnik po prostu je zauważy i prawdopodobnie doceni, albo mógłby docenić, gdyby chciał. No i tak, to jest historia Tobiego, który ma tam 1,5 centymetra, jest młodym chłopcem, na początku historii ma chyba 7 lat? 12 lat koniec końców, ale my go też poznajemy, ogólnie mamy dużo skoków czasowych i to jest taki główny minus, o którym ja zaraz będę mówiła, czyli to jest chaotyczność tej historii. Natomiast, no faktycznie mamy tego Tobiego, który ma tam 12-13 lat i na nim się skupiamy.
Jak się okazuje, Tobi jest należy do rodziny Lolnesów, którzy zostają oskarżeni o taką zdradę, zdradę państwa, czyli zdradę drzewa, dlatego że akcja rozgrywa się właśnie na drzewie. No i wiadomo, że w koronie drzewa są najważniejsze rody, im niżej, tym gorzej. Na samym dole są paździerze, czyli też no, po prostu inne, nie chcę powiedzieć inne rasy ludzi, może tak, jakby to przełożyć na naszą rzeczywistość. No bo to jest, ja bym zakładała, że to są Azjaci, w kontekście tego, że jakby tam było napisane, że oni mają oczy mają skośne oczy stają się skośne ku skroniom, coś takiego, więc ja zgaduję, że to jest po prostu metafora. No i tak, to jest książka, która jest bardzo smutna, no bo oczywiście oni są oskarżeni o tą zdradę stanu, ale naszemu głównemu bohaterowi Tobiemu udaje się uciec i on musi się ukrywać. Jego życie jest bardzo trudne, no bo szybko musi stać się dorosłym. On oczywiście chciałby wrócić do rodziców, a to nie jest takie proste. I to jest bardzo taka przygnębiająca historia, bo śledzimy losy chłopca, który powinien być chłopcem, powinien dorastać i bawić się, korzystać z tego czasu, który jeszcze ma, bo jakby żyje wciąż w tym swoim okresie dzieciństwa, czy też młodzieżowości, nastoletniości, a oczekuje się od niego tak naprawdę, żeby ciągle się ukrywał, bo są ludzie, którzy chcą go po prostu zabić i chcą jego krzywdy. No i on oczywiście poznaje tam różne osoby i tutaj pojawiają się przyjaźnie, czy też takie raczej znajomości przeradzające się w różne inne relacje, także wiele tutaj rzeczy można naprawdę przełożyć na rzeczywistość. Tylko tak, no książka jest chaotyczna i to mnie osobiście wybijało z rytmu, bo ja czasami miałam wrażenie, że ja coś pominęłam, a prawda była taka, że ja jeszcze czegoś nie mogłam wiedzieć, bo to jeszcze się nie wydarzyło w książce. I jeszcze po prostu o tym nie wiemy jako czytelnicy. I to bardzo mnie wybijało z rytmu. Natomiast ja też mam takie poczucie, że dla mnie to jest, ta książka się kończy na tym tomie, bo wiem, że jest kolejny tom, chyba tylko dwa tomy, znaczy na pewno są tylko dwa tomy. Ale dla mnie ta książka się kończy w tym pierwszym tomie i ja to zakończenie, które by było bez kontynuacji, akceptuję i dla mnie by było takim najlepszym. Chociaż no, nie byłoby to na pewno zakończenie godne książki dziecięcej, raczej książki dla dorosłych. Niemniej jednak no, dla mnie to była trudna przeprawa, bo jest mi zawsze smutno, gdy czytam, że dzieciom odbiera się po prostu dzieciństwo, a tutaj to naprawdę mamy. No i tak, bardzo, bardzo było to przybijające i przykre. Także tak, jeżeli znajdziecie sobie tę książkę, bo tę książkę w ogóle można dostać z drugiej ręki. Ja sobie kupiłam mój egzemplarz w twardej oprawie sobie kupiłam, więc będę go miała. Nie wiem, czy będę czytała drugi tom, bo tak jak mówię, dla mnie ta książka się mogłaby skończyć spokojnie na tym pierwszym tomie, bo ja lubię smutne zakończenia. Ale no, tak to wygląda. Ogólnie Wam polecam, natomiast różni się na pewno ta książka od innych książek dziecięcych, które ja miałam okazję czytać. I jeszcze nie wiem, co Kasia powie na jej temat, bo nie miałam okazji jeszcze Kasi nagrywać. I chyba nic więcej nie mam już do powiedzenia. Jeżeli macie jakieś księgarnie, które chcielibyście mi polecić, które powinnam odwiedzić, lub też są tutaj jacyś księgarze lub pracownicy księgarni, którzy to oglądają i chcieliby, żebym przeczytała, pokazała też Wasze księgarnie, to dajcie mi znać, bo też po prostu tak będzie mi łatwiej szukać czegoś do kolejnego odcinka. Ja Wam bardzo dziękuję, że oglądaliście i dziękuję bardzo księgarzom, którzy tutaj zdecydowali się pokazać. Straszliwie Wam dziękuję za Wasze polecenia i za Waszą chwilę poświęconą mi i temu kanałowi. No i mam nadzieję, że Wy, którzy to oglądacie, jeżeli macie gdzieś blisko, to odwiedzicie te księgarnie, bo są obie bardzo wspaniałe. Dziękuję Wam bardzo, że oglądaliście. Cześć!